Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. Trzeci lipca, godzina 7.55, dzień dobry, witamy widzów Onet Rano, witamy pokazując miejsce, które od dzisiaj przez pewnie kilka najbliższych dni będzie najgorętszym miejscem w Polsce i najgorętszym budynkiem w Polsce, bo tu się może dziać od dzisiaj bardzo dużo politycznie, socjologicznie, społecznie, na każdym polu. Sąd Najwyższy, moi drodzy. Dzisiaj jest taki dzień, że 27 sędziów Sądu Najwyższego. Dzień dobry, Robert Feluś i Borys Budka. Dzień dobry. Poseł PO. Witamy jeszcze raz. 27 posłów od dzisiaj praktycznie... Sędziów, Sądu Najwyższego. Dziękuję, panie pośle. Może praktycznie iść do domu, bo są już starzy, mają co najmniej 65 lat, więc są zmordowani życiem i ustawodawca wymyślił im, że jak mają te 65 albo więcej, to już można im podziękować, a ich miejsce wprowadzić nowych sędziów. No, prawdopodobnie takich bardziej przychylnych obecnej władzy. Panie pośle, taki człowiek, 65-letni sędzia, no to już jest taki zgrzybiały osobnik, prawda? I niech on już odpocznie. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że są niektórzy tacy posłowie, którzy też ukończyli 65 rok życia. Jak widzimy, zdrowie nie dopisuje, jakoś nie odesłali siebie na emeryturę. Czy to pokazuje absurd tej sytuacji? Aha. Akurat w sądach najwyższych europejskych czy światowych krajów najczęściej są osoby starsze, z bardzo dużym doświadczeniem, z bardzo dużą wiedzą, które przeszły cały proces tej kariery zawodowej, ponieważ Sąd Najwyższy rozstrzyga o najważniejszych zagadnieniach prawnych. I to nie może być tak, że idą tam osoby, które nie mają żadnego doświadczenia. Albo idą osoby z dużą wiedzą teoretyczną, czyli na przykład ze stopniem doktora habilitowanego, profesorowie prawa, albo idą sędziowie, którzy orzekali od sądu rejonowego po apelację. No i ten stan spoczynku w 65 rok życia, on jest tylko i wyłącznie wymyślony na użytek tego, o czym pan redaktor powiedział. Czyli żeby wyrzucić z Sądu Najwyższego i osoby doświadczone, a włożyć do Sądu Najwyższego osoby, które będą wskazane przez tą władzę. Włożyć, mówię celowo tak... Wstawić. Bo będzie się to odbywało przez nową Krajową Radę Sądownictwa, która została upartyjniona. No i to jest największy problem, że Sąd Najwyższy przestanie być organem niezależnym, tak jak chce tego konstytucja, tak jak jest to w kanonach demokracji, a rządzący zrobią z niego to, co zrobili z Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli można powiedzieć, że generalnie reforma sądownictwa właśnie dobiega końca. Czy nie było reformy? Znaczy demontaż. Ja zrobiłem ptaszek. Demontaż niezależnych instytucji, które gwarantują obywatelowi równość w starciu z państwem. W tej chwili ten demontaż dobiega końca. Demontaż zaczęto od Trybunału Konstytucyjnego. Przecież tam mamy trzech dublerów plus prezes, która nie jest prezesem, bo wybrana w niekonstytucyjnej procedurze. Później były sądy powszechne i wyrzucenie z funkcji prezesów, wiceprezesów osoby niezależnej, wsadzenie tam ludzi pokroju koleżanki pana Zbigniewa Ziobry z podstawówki, która wyrzuciła notabene dziennikarzy z sądu. Później Krajowa Rada Sądownictwa i 15 osób wskazanych, wybranych przez większość parlamentarną. No i teraz Sąd Najwyższy, czyli organ, który orzeka o ważności wyborów, bo to jest istotne w tej kwestii. Dlaczego robią to rządzący? Rozumiem, gdyby był działający przyzwoicie Trybunał Konstytucyjny, to by powiedział, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest do kosza, prawda? Bo na przykład nie można zmienić w czasie trwania kadencji długości prezesa, tak? Długości kadencji prezesa, tak o ustawą. Prezes dokładnie ma tak dosiedzieć, mówiąc brzydko, do 2020 roku, w tym wypadku, prawda? Nie można ustawą zmienić zapisów konstytucyjnych. Oczywiście, to jest tak, jak gdyby PiS na przykład stwierdził, że jednak Andrzej Duda nie nadaje się do tej funkcji i prezes dzisiaj na posiedzeniu Sejmu zarządziłby przeprowadzenie ustawy, że każdy prezydent Rzeczpospolitej po ukończeniu 46 roku życia przechodzi na emeryturę. To jest dokładnie taki sam przypadek, no w sumie bo tak. Prezydent skończył w maju 46 lat, tak. W związku z czym
dzisiaj ustawą zostałby wysłany w stan spoczynku. No, czyli wbrew konstytucji. I też ciekawy jestem, czy prezes powiedziałby, przecież to chce tego ustawodawca, suweren, tak, i tak dalej, te wszystkie też wymały. Czy by ustawodawca zostawił taką furtkę prezydentowi pod tytułem, jak przyniesiesz papier, że jesteś zdrowy, to możesz jeszcze poprezydentować, tak? Bo to jest też trochę dla tych ludzi, wracamy teraz do sędziów, uwłaczające, muszą, nie wiem, zaświadczeniem od lekarza udowodnić, że mają na tyle dobre zdrowie, że mogą przychodzić do pracy i zajmować się rzeczami. To jest upokarzające. Ja kiedyś zaproponowałem, to zróbmy to w Sejmie. Dokładnie. Znaczy, zróbmy dokładnie to samo w Sejmie, żeby posłowie po 65 roku życia musieli przedstawić zaświadczenie. Ciekawe, albo musieli od jakiego lekarza, prawda? Jaki lekarz musiałby się wypowiedzieć? Znaczy, myślę, że w stosunku co do niektórych, jeden specjalista na pewno by nie dał takiego zaświadczenia. Nie mówię o kim i nie mówię jaki specjalista, a że pan redaktor ma taki... I nie myślimy o tym i nie samym. Myślimy o ortopedzie, jako tak, o tym specjaliście, który powinien wydać kartkę, czy ktoś może albo nie może być posłem. Dokładnie. Panie pośle, przyjdą tutaj dzisiaj ludzie wieczorem? Jest trochę mniej emocji, bo rok temu to wszystko działo się w Sejmie. Rok temu były transmisje, widziano, jak ten walet pisowski idzie, widziano tą twarz posła Piotrowicza, to wulgarne zachowanie pani poseł Pawłowicz. Dzisiaj tak naprawdę to dzieje się trochę w ciszy. Ja mam wielki szacunek dla tych wszystkich, którzy nie tylko tu pod Sądem Najwyższym są, ale tak jak na przykład wczoraj w Gliwicach pod Sądem Okręgowym, czy w wielu miejscach w Polsce widziałem, nie wiem, Mińsk Mazowiecki, kilkanaście osób, ale one dają świadectwo prawdzie. One mówią, zwracają uwagę tych wszystkich przechodniów, którzy gdzieś tam przychodzą, mówią, nas to nie dotyczy, że ta sprawa dotyczy każdego, że to nie jest tak, jak się wydaje niektórym, że a tam spór polityczny, a tam jedni się kłócą z drugimi. Tu chodzi o takie podstawowe zasady. No ale właśnie w jaki sposób dotyczy, bo to naprawdę dla ludzi, którzy jeszcze do tego teraz mają wakacje i głowę zaprzątnięte czym innym, może bardziej się przejmują tym, że jest, nie wiem, 16 stopni zamiast 26, prawda? W jaki sposób to, co się dzieje wokół Sądu Najwyższego, w ogóle tam z tą tak zwaną reformą sądownictwa, jak to wpływa na życie zwykłego obywatela? Może nie wpływa, może to nie jest aż tak ważne. Sąd Najwyższy orzeka o ważności wyborów. Mhm. To jest prosta rzecz. Mhm. Rozpatruje protesty wyborcze. Czyli na przykład jak już jesienią przyszłego roku ta władza przegra, jestem przekonany, że tak będzie, to może się tak okazać, że po to zmieniała Sąd Najwyższy, żeby ci nowi sędziowie z nadania nowej partyjnej Krajowej Rady Sądownictwa orzekli, że te wybory są nieważne. Aż tak daleko pan poseł... To jest, znaczy, przy tym, co się dzieje w Polsce od ponad dwóch lat, już w tej chwili jestem w stanie sobie wszystko wyobrazić, bo przecież gdyby mnie pan redaktor dwa lata temu zapytał, czy jest możliwe wyrzucenie, tak jak na Węgrzech, prezesa Sądu Najwyższego, powiedziałbym nie, no mamy kanony, mamy strażnika konstytucji prezydenta, mamy większość parlamentarną, która doszła w wyniku demokratycznych wyborów do władzy. I teraz ta większość, której mandatu nikt nie kwestionuje, tego, że wygrali wybory, pokonali nas, pokonali przeciwników politycznych, ona po kolei niszczy instytucje, dzięki którym objęła władzę, bo niszczy parlament. To, co się działo tydzień temu przy procedowaniu słynnej ustawy o IPN-ie, no, czy to było pogwałcenie wszelkich reguł parlamentaryzmu. Nie, niszczy Sąd Najwyższy, który stwierdził ważność wyborów. Niszczy Trybunał Konstytucyjny, który wielokrotnie decydował o tym, jak daleko władza może się posunąć. Czyli blokował większość parlamentarną przed niekonstytucyjnymi działaniami. I teraz im jeszcze... Znaczy, Jarosław Kaczyński, on ma wizję państwa jednolitego, ale w tym znaczeniu, że to jest jedna władza państwowa. Ten system zbankrutował w PRL-u. Znaczy, tak był skonstruowany PRL, że cała władza państwowa była w rękach jednej partii. Od sądów po ustawodawcę i rząd. Teraz mamy rząd, prezydenta i ustawodawcę z jednej partii. Jeżeli do tego dojdzie Sąd Najwyższy, doszedł już Trybunał Konstytucyjny, no to mamy dokładnie model PRL-owski, model, który już raz zbankrutował, bo demokracja ma to do siebie, że władza musi być kontrolowana. Bez niezależnych sądów, bez Sądu Najwyższego, bez Trybunału, władza jest bezkarna. To widać w przypadkach, które opisują na przykład często media pokazują, no stodoła Szyszki. No, słynne oświadczenie majątkowe. Proszę zwrócić uwagę, że teraz nie słyszymy o jakimkolwiek działaniu CBA w stosunku do osób tej władzy.
przez słynne 8 lat i słynny zegarek Nowaka, jaka była różnica? Nowak był ministrem w rządzie i zrzekł się mandatu, został osądzony, przepraszam za wyrażenie, za pierdołę. Natomiast tutaj prokuratorzy pod Ziobro, sędziowie pod Ziobro, Trybunał Konstytucyjny jeździ sędziowie na konsultacje na Nowogrodzką, prezes, wiceprezes, pielgrzymki posłów PiSu do Trybunału. Znaczy, to nie funkcjonuje, to po prostu państwo działa na zasadzie jednolitej władzy partyjnej, tego co na Nowogrodzkiej wymyślą. Panie pośle, jak pana zdaniem teraz będą wyglądały najbliższe dni w samym Sądzie Najwyższym, bo sąd ten jeszcze w obecnym składzie powiedział, my tu przychodzimy do pracy, dla nas się nic nie zmienia, tak? Część tych sędziów w podeszłym wieku napisała do prezydenta, że jednak by chciała jeszcze popracować i przyniesie papier na to, że może. Część napisała, oświadczyła, że opierając się na konstytucji, my nie musimy robić niczego, bo po prostu konstytucja nam daje to miejsce pracy. Sędzia, pani prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf powiedziała, że dla niej się nic nie zmienia, tak? Czy pana zdaniem mogą się pojawić próby wyprowadzenia, wyniesienia tych właśnie w podeszłym wieku sędziów? Jak teraz będzie w ogóle to wyglądało? Myślę, że aż tak daleko nie posunie się PiS, natomiast może być blokada Sądu Najwyższego. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam nie wpuszczono tych sędziów, tylko musi być ktoś, kto wyda taką decyzję. I w tej chwili trwa pilne poszukiwanie w Sądzie Najwyższym kogokolwiek, kto przyjmie od prezydenta tę niekonstytucyjną rolę, czyli bycia pełniącym obowiązki. Takiego komisarza, prawda? Tak, to będzie pełniący obowiązki. Mhm. Konstytucja nie przewiduje takiej funkcji, ale dokładnie ten scenariusz zastosowano w Trybunale Konstytucyjnym. Mhm. Też niezgodny z konstytucją, ale tam, tylko tam się oczywiście znalazła pani Przyłębska, mąż ambasador, związani z PiS-em, nie było wątpliwości. To musiałby być ktoś z grona. Tylko to musi być ktoś z Sądu Najwyższego. Sędziów, tak, z Sądu Najwyższego. Dzisiaj jeden z dzienników podaje takie nazwisko. Ja trzymam kciuki, żeby żaden z sędziów Sądu Najwyższego nie zgodził się, żeby wziąć udział w takim procederze. Bo wówczas prezydent nie jest w stanie wskazać tego wykonawcę tego testamentu. Bo tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek się zgodzi i zostanie tym pełniącym obowiązki, to prawdopodobnie on wyda polecenie niewpuszczania sędziów Sądu Najwyższego. I ten, który się zgodzi do tej roli, znaczy na zawsze zapisze się na kartach historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako ten, który uległ politykom PiS-u. No, to jest sporo do wzięcia. To jest, znaczy, taka odpowiedzialność, znaczy, z tego się nie wytłumaczy. Znaczy, absolutnie nie. Więc ja widzę drugi scenariusz. Albo szybka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, albo dorzucą do Sądu Najwyższego, bo na posiedzenie tak zwanej Krajowej Rady Sądownictwa 11-15 lipca zaplanowana jest opiniowanie kandydatów Sądu Najwyższego. Tak, o tym porozmawiamy. I teraz, jeżeli tam wstawią, no na przykład osoby, tak jak mówię, tak jak do Krajowej Rady Sądownictwa, które z niezawisłością sędziowską mogą mieć problem, to wtedy na pewno tam ktoś będzie chciał szybką ścieżkę kariery zrobić. I wtedy on już będąc według nowych przepisów członkiem Sądu Najwyższego, będzie może być prezydent takim komisarzem. Powierzy tę funkcję tego komisarza. No i wtedy może dojść do rozwiązania takiego siłowego, że on zażąda nie wiem, asysty policji, zażąda asysty BOR-u, już nie wiadomo czego, i będzie to rozwiązanie siłowe. Ale tego wstydu z Polski długo się nie zmyje. Tego znaczy obrazki, które będą spod Sądu Najwyższego, one obiegły świat rok temu. Prezydent Duda oszukał Polaków rok temu, mówiąc, że on chce reformy wymiaru sprawiedliwości. Podpisał ustawę, która wyczyściła, dała możliwość wyczyszczenia sądów powszechnych z prezesów, wiceprezesów przez prokuratora Ziobro, a jednocześnie przysłał ustawę prezydent, która absolutnie niczego nie reformuje w Sądzie Najwyższym. Co więcej, państwo też pokazywaliście, media pokazywały tą kompromitację tej idei ławników w Sądzie Najwyższym. Znaczy, to jest dziecko prezydenta. Prezydent wymyślił populistycznie, żeby w Sądzie Najwyższym byli ławnicy. W sądzie, który, powiedzmy wszystkim, orzeka o sprawach prawnych, o najważniejszych zagadnieniach prawnych. I teraz
to już jest na szczeblu tym, tym międzynarodowym totalna kompromitacja. I może się tak stać, że będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją, z podobną historią jak z IPN-em. Mhm. Że jednak pod tą presją opinii publicznej, międzynarodowej, pod presją dyplomatyczną, PiS wycofa się z tej dewastacji Sądu Najwyższego. Ogłaszając oczywiście wielki sukces. No, tak jak przy IPN-ie, że jednak wrogowie Polski na całym świecie przez tyle dni torpedowali, ale im się udało i w ogóle i będą tego typu głupawe wywiady. Natomiast no to już dostrzegają przede wszystkim ci, którzy się biznesem zajmują. No przecież jak się wycofują inwestorzy, bo mówią, że w Polsce nie będą inwestować, bo nie ma bezpieczeństwa prawnego, no to to niedługo Polacy odczują na własnych kieszeniach. Że już nie wspomnę o funduszach europejskich, bo 2 maja pojawił się projekt rozporządzenia, które daje możliwość zamrażania środków, nie pozbawiania na szczęście, ale zamrażania środków unijnych do czasu przywrócenia rządów prawa. No i to jest wielkie niebezpieczeństwo. Znaczy, na nas się, tak mówiąc obrazowo, Europa może wkurzyć. Powie tak, jak wy chcecie, to rób ta, co chce ta w swoim kraju, ale nie będzie na to zgody, nie będzie na to pieniędzy, nie może być tak, że z jednej strony traktujecie Unię Europejską jak bankomat, bo do tego się sprowadza ta narracja PiSu, pieniądze dawać, ale nie przestrzegacie żadnych zasad. A co teraz Europa nam może zrobić? Bo te młyny europejskie, one bardzo powoli, wyjątkowo spieszne nie są, prawda? No wczoraj informacja, że rzeczywiście przesadziliśmy z sądem, mówię tak, no my Polacy, no bo tak teraz do tego podejdźmy, przesadziliście, bierzemy to na warsztat. Jak ten warsztat będzie wyglądał i czym on się może na końcu dla Polski objawić? Przede wszystkim karami finansowymi. To są, oraz to mogą być poważne kary? Tak, kilkadziesiąt tysięcy euro dziennie. Po drugie, odszkodowania dla tych wszystkich sędziów, którzy zostali pozbawieni w sposób niezgodny z prawem tych funkcji, no ale pewnych rzeczy może się nie dać odwrócić. I teraz to jest największy problem. To jest tak jak węgierska sprawa Baki, tamtejszego prezesa Sądu Najwyższego. Węgrzy przegrali. Węgierski rząd przegrał tą sprawę, no ale tylko i wyłącznie odszkodowanie. Już jest inny prezes Sądu Najwyższego. Natomiast teraz to jest trochę późno, to co robi Komisja Europejska, bo tak naprawdę należało zrobić to nieco wcześniej. Skoro w Polsce nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który jest w stanie w sposób niezawisły ocenić to, co stało się z Sądem Najwyższym, to Trybunał Sprawiedliwości mógłby tą sprawą się zająć, ale nieco wcześniej. On się nią zajmie, prędzej czy później. Natomiast przy tych kwestiach politycznych, no to wiadomo, że pozbawienie głosu Polski wymaga jednomyślności. I myślę, że tutaj Orban, jednak ten jedyny sojusznik Kaczyńskiego w Europie, będzie długo grał na to, że on to będzie blokował. Natomiast już sama ta procedura, już samo to, że jesteśmy na ustach całej Europy, powoduje, że wizerunek bardzo cierpi Polski, ale przede wszystkim tak naprawdę nikt z nami nie chce rozmawiać. My mówimy o reformie instytucji unijnych, mówimy o nowym budżecie, mówimy o tym, że Unię trzeba wzmacniać, ale polski rząd nie jest traktowany jako partner. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś łamie prawo, łamie dane słowo, łamie zasady, to nikt go poważnie nie traktuje. I to widzimy, jak zrujnowano tą naszą dyplomację. Panie pośle, a pana zdaniem sędziowie będą się garnąć do Sądu Najwyższego? To jednak jest splendor, tak? No, Sąd Najwyższy, no jaka może być lepsza i lepsze miejsce pracy dla sędziego? Z KRS-em był trochę problem. Wielkiego tam 15 znaleźli. No, wielkiego ruchu na te posady nie było, tak? A tych, którzy znaleźli, no tam różne rzeczy zaczęły potem wychodzić z ich kariery. Jak będzie teraz? To jest też taka dywagacja, bo być może sędziowie właśnie porządni i przyzwoici powinni się zgłosić, tak? Żeby tych zgrzybiałych zastąpić. Albo też powinni zachować się, nie, my tam nie idziemy, niech idą ci, no, za których byśmy 5 zł nie dali. I jak to będzie? Problem jest w tym, że o tym, kto znajdzie się w Sądzie Najwyższym, będzie decydował partyjny KRS. Czyli tak naprawdę PiS ma większość w KRS-ie, bo ma 15 sędziów, których sam wybrał, plus dodatkowo jeszcze 6 parlamentarzystów, plus ministra sprawiedliwości.
Więc tak naprawdę nawet jak zgłoszą się ci najbardziej przyzwoici, to ja nie wierzę, że będzie decydowało kryterium wiedzy, przyzwoitości. Nie po to tak ułożył sobie Zbigniew Ziobro KRS, nie po to mu zastępca jego meldował, że KRS jest tak uformowany, że meldował wypełnienie zadania, żeby teraz wpuszczano tam przyzwoitych. Znaczy po to się to wszystko robi, żeby zgodnie z leninowską zasadą kadry są najważniejsze, mieć wszędzie swoich. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Wakacje w planie jakieś? Bo na razie taki początek lipca, ale dość mocno rozpolitykowany. Ten tydzień Sejm, później znowu Sejm i jeszcze Sejm, no i później wakacje. Najbardziej zarobiony po prostu człowiek teraz w Polsce jedzie z nami. Bez przesady. A jak już będą te wakacje, to gdzie? Mazury będą. Mazury? No, pewnie Bałtyk też może się uda, no i Polska jest piękna, więc jest. Byłem za granicą chwilę z rodziną, też jest pięknie, natomiast myślę, że sierpień to w Polsce i że pogodę tam załatwicie w mediach. Czwarta władza. Czwarta władza. Słyszę najwyższy. Nie no, napiszecie, że jest. Że jest i będzie. Że jest i koniec i wtedy nie się pokaże. Ma być słońce, to będzie. Będzie. Borys Budka, Platforma Dzięki, Telewizyjna. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Radości z kibicowania życzył producent Termano. Termoizolacji klasy A++.